muszę wam powiedzieć, bo to jest kapitalna anegdota o nim. Jak jutro go będziecie słuchać, to pomyślcie o tym, co wam za chwilę powiem. Kręciliśmy pana Tadeusza i on oczywiście zaczął od zdjęć plenerowych, od przemarszu wojsk napoleońskich, bo on się boi i nie lubi spotkań z aktorami. Aktorzy coś tam grają, marudzą, tam się nic nie dzieje. A konie są piękne, konie są piękne. Więc te wojska napoleońskie zebrały się w Łomiankach pod Warszawą ze 300 konnych, ubrani w piękne czaka, mundury, szable przy boku, piki w rękach i czekają na słońce. Zawsze to jest najważniejsza rzecz w filmie, żeby ono troszkę takie wypalone jak dzisiaj, troszkę zaszło za kępę drzew, żeby nie było takie płaskie. I siedzą z Pawłem Edelmanem, który był operatorem tego filmu, to Paweł mi opowiadał tę historię, siedzą tak jak my teraz na krzesełkach, czekają i Andrzej do niego mówi tak. Popatrz, Pawełku, jak te koniki ślicznie wyglądają. Jak te czaka na ułanach pięknie lśnią. Te szabelki, te piki. Piękne jest. I wiesz co? Zaraz przyjdą aktorzy i wszystko nam zepsują. Tak się pracuje z wielkimi reżyserami, słuchajcie. To są wszystko mity, drodzy. To są ciebieżcy, uzurpatorzy. Nie lubią nas. Zawsze im przeszkadzamy. Po pierwsze, że jesteśmy o wiele bardziej popularni od nich. To jest pierwsza sprawa.